Cześć, przy ostatnim filmie z autobusem mówiłem, że to już jest ostatni do uzupełnienia, ale chodziło o uzupełnienie tego, co dotychczas pojawiło się w kultowych autobusach PRL-u, ale pojawiło się też w innych seriach. Nie znaczy to jednak, że były to wszystkie uzupełnienia z mojej strony, ponieważ został mi na przykład jeszcze taki autobus jak ten Jelcz 043, znany wszystkim, Ogórek. Ten model jest akurat z firmy Atlas z Bus Collection. Pierwszy numer to był. A pojawił się on także jako numer specjalny w kultowych autach PRL-u. Jest to ta sama bryła i nie tylko bryła, ale pewnymi detalami się różni i wykończeniem. Może przyjrzymy się z bliska im, bo je tutaj właśnie dobrze widać w takim ustawieniu. Widać na przykład ramki srebrne wokół migaczy i przednich świateł. To jest różnica, bo w kultowych autach tych ramek nie ma. Potem tu mamy białe felgi, a tam w tym drugim modelu są one szare. Różnice jeszcze są w lusterkach i tutaj mamy je na minus, ponieważ te lusterka, to jeśli takie występują, to są jakieś nowsze wynalazki. W kultowych autach były one poprawne. Tutaj też potrzeba by się pozbyć tych górnych wsporników. I wtedy te lusterka, powiedzmy, mogłyby być uznane za lepsze, bo są takie trochę delikatniejsze. Tamto, że są bardziej toporne. Różnice są także w wycieraczkach. Tu mamy zamontowane inaczej i też można zobaczyć na zdjęciach te i te. Znawcą wycieraczek nie jestem. Bardziej można spotkać te na zdjęciach, więcej jest tych z kultowych aut. Tu mamy jeszcze na dole pod zderzakiem światła. To też jest element, którego w kultowych autach nie było. Tak poza tym, jeśli chodzi o grill, napis na nim. Ja to mówię na podstawie zdjęcia, tego co pamiętam, ponieważ z kultowych aut już nie miałem tego modelu, ponieważ wcześniej miałem ten. No to co można jeszcze zauważyć, już nie z różnic, bo prawdopodobnie, chociaż tego tu się mogę mylić, mamy też te srebrne tutaj na zderzaku malowanie. No, może przejdźmy do boku. Tak ogólnie. Tak się prezentuje. W przeciwieństwie do tego modelu miejskiego z kultowych aut, tu mamy fajną bryłę, bo tamten niestety był koszmarkiem. Jeszcze z różnic, które można zobaczyć, są światła tutaj na dole, obrysówki. I to też jest raczej, można to uznać za błąd, ponieważ raczej to jest bardziej coś współczesnego. Jeśli byśmy się chcieli wybrać gdzieś tym autobusem, to można to uznać za plus, ale raczej powinniśmy dostać model bez tego w zasadzie. No, mówię, to są już takie może i drobnostki. Ktoś może na to zwrócić uwagę, ktoś nie. Jeśli chodzi o malowanie, to wiadomo, jak patrzymy na takim przybliżeniu, to dostrzeżemy pewne nierówności tego malowania i tak dalej, ale ogólnie jest fajne. I tu może jest też to plus tej wersji. Wydaje mi się, że ona była troszeczkę lepiej wykonana. No, ale to tak jak mówię, te ramki i szyby. Mogło to być delikatnie odrobinę lepiej zrobione. Mamy tu też klamkę na przykład pomalowaną, też fajnie, równo wszystko. Może zobaczmy stronę drugą. Tam mieliśmy drzwi kierowcy, po tej stronie mamy parę drzwi.
Może też je przybliżę. No, zaznaczone takie rzeczy jak zawiasy. Tak to się prezentuje. Teraz spójrzmy może jeszcze dokładnie, jak wygląda felga. Jedna i druga. Tył mamy z hakiem. Ładny napis Jelcz. Światła malowane. Są trzy kolory, więc prezentuje się to jako tako, przynajmniej. Albo co najmniej. Rejestracja. U góry światła, te tu na dachu, na pomarańczowo góra, z tyłu, a z przodu srebrne. Wnętrze jest czarne, nie jest to łatwo, tego łatwo pokazać, trzeba by po prostu rozkręcić ten autobus. Jeszcze jakby się chciał dać rozkręcić. Tak to się prezentuje. Spójrzmy na spód, ale może w ten sposób. Tak on wygląda. To by było tyle, jeśli chodzi o prezentację, ale jeszcze taka jedna ważna uwaga. Jakbyście chcieli sobie kupić ten autobus, być może pojawi się w kultowych autobusach, może się nie pojawi, ale trzeba raczej obstawiać, że się pojawi, ale jakby ktoś sobie chciał kupić albo z Atlasa, albo z wcześniejszej kolekcji D'Agostini, to zwróćcie uwagę na jedną rzecz, nie dajcie sobie wcisnąć jakiegoś modelu o dziwnej cenie, ponieważ te modele, zanim zajrzycie na aukcję, to najlepiej też zajrzeć do sklepu. Na aukcję też nie zaszkodzi, bo te ceny mogą być porównywalne, może ktoś znajdzie mniejszą, ale na stronach z modelami, jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę, na pewno wam wyskoczą oba modele i są one naprawdę w fajnych cenach, także nie dajcie sobie przypadkiem wcisnąć czegoś dwa albo trzy razy droższego. I to mówię, i ten model, i model z D'Agostini. No i to tyle. Uzupełnienia ciąg dalszy będzie, bo jeszcze nie jest to ostatni autobus, ale na dzisiaj to tyle. Cześć, na razie.